about to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Siemanko, w trzecim dniu kwarantanny. No, jak widzicie, ja się dzisiaj trochę ogarnęłam. Ostatnie dni to po prostu jak wiedźmin chodziłam, no ale nie chciało mi się, nie chce mi się po prostu siedząc w domu tutaj nic ze sobą robić tak naprawdę. A czasami potrzeba, żeby człowiek jakoś tak się lepiej poczuł. No, dzisiaj będziemy sprzątać tą kuchnię, ale tym razem poczekam na Łukaszka, aż wstanie. Nie będę sama tego robić, bo on jest taki cwaniak, że on śpi potem do 10, ja wstaję wcześniej, wszystko zrobię, a on już później nie ma nic do roboty, ale tym razem na niego poczekam. Pomalowałam te ramki, patrzcie, tutaj, i dzisiaj jeszcze musiałam delikatnie gdzieniegdzie poprawić, ale wyszło naprawdę to fajnie. Potem Wam pokażę, jak zawieszę to na ścianie i muszę wywołać zdjęcia. Znaczy do tej mam fajne zdjęcie, jak byliśmy w opactwie cystersów w Belgii, ale niestety jest trochę za długie i muszę je przyciąć. Chociaż trochę straci swój urok, ale nie mogę znaleźć tej ramki. Znaczy, znalazłam, tak jak mówiłam wczoraj, ale ona, kurde, kosztuje 150 zł i trochę mi szkoda kasy. No, także tak. Widzicie, to zdjęcie muszę przyciąć tak, aż tutaj i aż tutaj tyle. No, ale niestety, no, trudno. To jest tylko zdjęcie, zawsze można wywołać drugie. No, teraz zobaczymy, jak to będzie w ramce wyglądało. Patrzcie, tak jak mówiłam wcześniej, Łukasz praktycznie wstał o 10, no trochę przed. Posiedział trochę z Borem wczoraj, więc... No, ogniem mieczem oglądać. No. Ale no, tutaj pyszne śniadanko. Fasolka i parówki. Nie wiem, czy lubicie i czy jecie. Akurat tanie jest z Hańca, ale my lubimy tą w puszce z Hańca. Właśnie. To jest super opcja na szybki obiad, wiecie, tylko cebulę kroicie albo śniadanie, z kiełbasą i podsmażacie, wrzucacie tą fasolkę. Co jest fajne, tutaj jest... Weź się wytrzyj, za brudny jesteś. No nic, składniki ma super, nie, bo tutaj ma tylko fasola, pomidory, woda, cukier, ocet spirytusowy. No, ale tak naprawdę... No nie ma tam złego składu akurat to. Nie jest złe, no, jak na to co... My często na wyjazdach, głównie jak byliśmy w Warszawie, robiliśmy sobie takie angielskie śniadanie, nie? No właśnie. Z jajkiem i z kiełbaskami. No. I zaraz zabieramy się za kuchnię, ja właśnie muszę ogarnąć te rzeczy, bo jeszcze nie ogarnęłam, bo dokończyłam te ramki. To muszę się wziąć. Poskładam może tu na stół, co? Mhm. Te wszystkie rzeczy. Chcę przełożyć drzwi w lodówce, bo... No, po trzech, niewygodnie. Prawie po 4 latach. Znaczy kiedyś myśleliśmy już o tym przecież, nie? Ale mi się wydaje, że to nie jest jakieś tam trudne, tylko... Ale nie wiemy, czy nam się uda. Wzięliśmy się za sprzątanie kuchni. Takie teraz, generalne. Tak, trochę czasu mamy, więc możemy posprzątać. Zawsze człowiek nie ma na to czasu, a jak mieliśmy trochę wolnego czasu, to wiadomo, co robiliśmy. Podróżowaliśmy po prostu, nie? Gdzie jest pieprz? Pfeffer. Wszystkie keczupy. Kapucze. Inne. Kapucz curry. Mój ulubiony. Ale jest naprawdę, kurde, ten ilość curry chyba jest... Ale ja właśnie najbardziej lubię ten z Carrefoura zwykły. Bo kupiliśmy też drugi jakiś taki lepszej firmy. Niemiecki niby. Ale on w ogóle nie było tam czuć curry prawie. A ten jest taki fest. Dobry. Kurde, nie ma gdzie... A, tu jest pieprz. To też wywalę, bo to jest taka zniszczona ta sama pieprzniczka. Kiedy ogarnęliśmy drzwi, udało się przełożyć, ale problem jest taki, że z drugiej strony były źle nawiercone... Znaczy inaczej niż z drugiej strony, były wyżej, wyżej trochę nawiercone otwory i tak trochę nie pasowały. Zamiast wyginać i tak dalej. No, kombinowaliśmy, ale się udało.
po... Teraz normalnie. Tak, po prawie 4 latach mamy drzwi z dobrej strony. No jeszcze się musimy wyrobić, bo... No, udało się, ale wiecie, tak naprawdę właśnie nie ma nigdy na to czasu, zawsze to jest zbędne i odkładane na inny czas. Ja już poprzecierałam wszystkie nasze magnesiki. Tak, zawsze z każdej podróży przywozimy jakiś magnes. Wiecie, mamy... Tutaj na razie przełożyłam. No przewozimy praktycznie tylko magnesy i przyprawy, bo takie... No bo większość tych suwenirów jakieś to albo jakieś takie badziewie jest. No tandeciarskie takie głównie, to, no wiadomo, można znaleźć też fajne jakieś pamiątki, ale też mamy zawsze limit bagażowy. No nie zawsze, zależy jakieś... Ale przeważnie, no, często, przeważnie. A jak przywozimy, to bierzemy też trochę butelek, więc też to dużo... Jakich butelek? Butelek, no. Też trochę miejsca nam to zajmuje. No, ale magnesy, wiecie, magnesy mało miejsca zajmują. Fakt, że to są zbieracze kurzu, ale... No, ale są pamiątki. Na lodówkę idealnie, jak coś się rzuci okiem na lodówkę, to już się wspomnienia się pojawiają z tych miejsc. Tak. Kurde, mycie tych takich... powierzchni, to jest tak po prostu super. No, najgorsze, że te paluchy widać za każdym razem, nie? No. No już tu poprzecierałam te wszystkie pierdoły, które stały na blacie. Mamy też dużo takich pierdół, wiecie, z takiego sklepu z miasteczka Łukasza Mamy. Często tam zachodzimy, jak jesteśmy. Można tam trafić naprawdę takie mega rzeczy. Petit rien, to tak, się nazywa, to jest czyli małe nic w tłumaczeniu na polski. I tam, z tego co wiem, to pracują bezdomni, a meble są odbierane od ludzi, po prostu, nie wiem, ktoś umiera i zostają takie meble, wiadomo, nie każdy lubi, no. nie są modne, to ludzie oddają, no i oni to tam sprzedają za naprawdę jakieś grosze, można komody kupić za 25 no, euro. No widzieliście tą białą komodę na przykład za 50 euro. No taką szafeczkę to naprawdę, no, szafeczkę, ale normalnie no. komody można czasami. W ogóle no, wiele rzeczy tam jest. A też część dochodów ze sprzedaży jest przekazywana na pomoc innym, także wiecie, to też jest fajne, nie? To jest cała sieć sklepów, wiem, że w Brukseli też jest, bo patrzyliśmy kiedyś na stronie. No, naprawdę fajna akcja i też jest tak, że nie tylko oni odbierają od ludzi... Tata, pewnie. Od ludzi, zaraz wam powiem. Jest czas, wiesz. No dobra, i wam dokończę. To nie jest tak, że oni tylko odbierają od ludzi te meble, tylko też ludzie przynoszą normalnie pod ten sklep, zostawiają. No i oni czasami to sprzedają, część sprzedają, a część wyrzucają po prostu. My też kiedyś przecież wynieśliśmy różne rzeczy od twojej mamy, a potem chodziliśmy tam i widzieliśmy, że są na sprzedaż. No. Ale to jest naprawdę... No, fajnie, no taki... Fajnie, jak ktoś na przykład się urządza na początku, nie ma zbyt dużo kasy... Tak, to... bo tam i wszystko, i sprzęt AGD, no, LTV, wszystko. Jakieś talerze, można, jakieś tak. pierdoły do kuchni. Wszystko takie rzeczy, że na wyposażenie domu. Naprawdę fajnie. Borcio, jak tam twoje lekcje? Dobrze. Robię. Już tu górę szafę umyłem, ale masakra po prostu, jest taki tłuszcz, wiadomo jak to się zbiera, nie? Wiesz co jest najgorsze? Bo gdybyśmy mieli do samego końca szafki, to by było najfajniej, ale nie mogliśmy tego zrobić, dlatego że mamy wentylację z lewej strony i nie mogliśmy tego zakryć. Tak jest, a ja się biorę za sprzątanie. Już góra prawie skończona, zaraz będę leciał z frontami, a wy sobie popatrzcie jaki mamy widok na kwarantannie przez 14 dni z okna. About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Mamy już czwarty dzień kwarantanny, dosyć szybko minęło, także myślę, że ten pierwszy tydzień to pewnie zleci raz, dwa. Połączymy to pewnie z wczorajszym dniem, bo wczoraj sprzątanie kuchni i przekładanie tych drzwiczek tyle nam czasu zajęło, że no, nie nagrywaliśmy praktycznie nic. No i jakoś to wiecie, ten dzień tak szybko zleciał, wiadomo jak to przy sprzątaniu. A tu patrzcie już z samego rana, kto tu przyszedł. Czuczu, co chcesz? Chcesz kabanosa? Kicia, kicia, masz, czuci. No, trzymaj.
Ona tak lubi te gabanosy. Nie wiem, czy wasze koty też tak... Oj, sorki. Czy wasze koty też tak lubią, czy nie, ale ona to szaleje. Ja się właśnie zabieram za sprzątanie szuflady z pojemnikami, bo zawsze to wygląda tutaj tragicznie. Jak posprzątam, czy tam Łukasz posprząta, jest przez chwilę ładnie, a później wrzucamy te pojemniki jak tylko się da i często jest tak, że ta szuflada się nie domyka, dlatego zrobić jej selekcję. Część wyrzucę tych zniszczonych i tych, które nie mają pokrywek. Chyba tam się jakieś takie znajdą. No i spróbuję to ogarnąć. About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really yet. Dobra, jestem w szoku, że można było to tak poukładać. Zawsze mi się wydaje, że jest tego tyle, że to po prostu się nie domyka. I poukładałam to tak, że tak. Tutaj są pojemniczki, tu są do tego pokrywki. I tu tak samo. Tu pojemniki, tu pokrywki. I tam tak samo. No, wyrzuciłam ze dwa pojemniki, ze trzy jakieś pokrywki niepotrzebne. Ale nie zajmowało tam to akurat jakoś dużo miejsca. No, można to poukładać. Także wygląda na razie super. Ciekawe, na jak długo. Zwłaszcza z rodziną, z najmłodszymi. Ojej, kaszelek, ale na szczęście. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. O Jezu, przecież to nie dzisiaj, a imieniny moje. A, no właśnie. O Jezu, kochanie. Uważaj, tylko. O, dziękuję, kurde. Szedę? No tą herbatkę tu byś zabrała, wiesz? Albo ten stolicie. Smacznego. Dziękuję. Nie ma jak to jedzenie w łóżku, nie, Luki? Nie. Ale co tam, czasami można. Kwarantanna. Kwarantanna jest. Kwarantanna dzień trzeci, nie? Dzień czwarty. Czwarty już? No, ja właśnie też się dzisiaj, ja też się właśnie dzisiaj zamotałam. Mówię, kurde, już czwarty dzień dzisiaj, nie? Szybko, co? Może dlatego, że dużo roboty mieliśmy. I myślę, że tak do końca tygodnia, jak jeszcze będziemy to ogarniać, to nam zleci. Gorzej będzie pewnie z drugim tygodniem już, bo też pewnie nam się już tak nie będzie chciało. Już nie będzie co aż tak sprzątać. Ale kto mówił, że ja będę cały czas sprzątał? Ja mówię, będziesz cały czas sprzątał. Dzisiaj też masz zadania już. Żartuję. Mam cię! Nie masz co robić, nudzi się? Tak nudzi mi się, bo od rana muszę sama siedzieć. A ty śpisz do 12. A ty mnie obudzisz. Budziłam cię, śpiowy. Jutro wcześniej wstaję, obiecuję. I wiecie co, i gada, że on się musi odmulić i w ogóle, a śpi do 12. No kurde. Tak mi się dobrze spało, ale już musiałaś od rana łazić. Co, przysnąłem na pół godziny, to... Kaszek tam myje zęby. Ale wiecie co zaraz będziemy robić? Babkę ziemniaczaną, nie? W moim domu się mówi o kartoflach. A, no to też tak można. Ale wiecie, że my nigdy nie robiliśmy znaczy w naszym tutaj domu, nie? Nigdy nie robiliśmy babki ziemniaczanej. Gdzie? U nas! U nas, nie wiem. Chyba u nas. Nigdy jakoś nie robiliśmy, ale postanowiliśmy wczoraj, że zrobimy, dlatego że mamy trochę pieczarek i one już no, muszą być zużyte, także zrobimy do tego sos pieczarkowy. To nie jest śmieszne, to jest. Później ten syf cały w zmywarce. I jak łapiesz, to łap za rączki, proszę cię, nie za ten, bo wtedy nie za fronty, bo się upierdzielają wtedy. No. A wczoraj umyłem. A co, tu myte było? Tak. A, no to teraz i tak nie złożysz. Tak jest też jeszcze skonstruowane. No, tutaj zabraliśmy się za tą babę. Ja się przyglądam Łukasz trze. Tak. Usuwam nadmiar tej wody tu z tych ziemniaków, żeby jak najmniej mąki użyć. Wiecie, o co chodzi. Pierwszy raz robię babę. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. W międzyczasie, jak przygotowywałem foremeczki, już obsypałem tutaj
bułką tartą, to wstygła kiełbaska. No i co, łączymy teraz to wszystko. No, wyjdzie tak spoko, myślę, właśnie dużo kiełbaski, elegancko. Właśnie ślinka leci. My to z Monią lubimy gotować, zresztą, no wiecie, no, jeść lubi każdy, nie każdy lubi gotować, z tego co wiem, niektórzy to nie bardzo. A my lubimy tam się pobawić, nie, Monia? Lubimy, lubimy. Kuchnię trochę pokombinować. No bo to też, mi się wydaje, że też jest tak, że my lubimy te swoje jakieś smaki, wiesz o co chodzi? No tak, że każdy jakoś coś tam pewnie. Każdy inaczej gotuje, gdzieś pójdziesz, no to coś ci może nie posmakować, ale jak sam zrobisz i tam doprawisz, czy no wiadomo, dodasz czegoś innego, no to i ci posmakuje, no to będziesz to gotował, tak? Mm. Potem się, bo ja na przykład mam tak, że nigdy w restauracji nie zamawiam zupy pomidorowej, nigdy. Po prostu, no naprawdę, dla mnie zupa pomidorowa jest tylko nasza. I no wiesz, gdzieś tam w rodzinie, czy tam u twojej cioci, u twojej mamy okej, ale no w restauracji nie zamawiam. Po prostu nie smakuje mi nigdy, nie wiem. No nie. Ja za to wiecie, ja uwielbiam rosół, nie? Dla mnie rosół to jest po prostu zupa Bóg, no. A ja w restauracji zamawiam tylko żurek. No moja żurek je często, no. A Luki, tak, rosół. Zrobię babę i ten, i będę się brał, słuchajcie, za montaż odcinka z Drogoszy. Żyjesz, Borcio? Nie. Nie? Odrabiasz lekcję? Dobra, to odrabię. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Powiem wam, że dzisiaj ten dzień dla mnie był jakiś taki ciężki psychicznie. Naprawdę, to nie był mój najlepszy dzień. Jakoś dopadło mi takie przygnębienie przez to zwolnienie z pracy i cały czas tak naprawdę nie mogę się ogarnąć. Cały czas nie dochodzi to do mnie. Jakoś nie mogę się z tym pogodzić. Też trochę odbieram to jako porażkę. Ciężko mi to właśnie przyswoić i ta myśl, że muszę szukać czegoś nowego, czegoś, co nie wiadomo, czy mi się spodoba, czy poznam tak fajnych ludzi, jak w tej pracy, którą miałam, trochę mnie przeraża. Poza tym wiecie, jaka jest sytuacja i jest teraz tak ciężko znaleźć pracę, dobrą pracę, więc tym bardziej mnie to przeraża. A nie chciałabym też podejmować takiej pracy, która będzie krótkoterminowa. Wiecie, zawsze miałam prace długoterminowe, to nie było na miesiąc, tydzień, dwa, tylko zawsze to było po kilka lat, więc ciężko mi się z tym ogarnąć. I też nie chcę, żebyście zrozumieli mnie źle, że jest tyle pracy, że ty nie wybrzydzasz i tak dalej. Nie, nie, to nie jest tak. Ja po prostu chciałam znaleźć coś, co będzie mi się podobało, co będę lubiła, bo chyba to jest najważniejsze w życiu. No ja wiecie, ja nie jestem przyzwyczajona do siedzenia w domu i jest to dla mnie tak ciężkie. Od prawie 7 lat pracowałam na dwa etaty i naprawdę zapierdzielałam jak dziki osioł, a teraz mam tego czasu wolnego trochę więcej i tak się dziwnie z tym czuję. No także musi to do mnie dojść, muszę się z tym oswoić i niby jest dobrze, 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 a przychodzi taki moment, że gdzieś mnie to tam podłamuje po prostu, więc trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że uda mi się w najbliższym czasie coś ogarnąć i wrócić do normalności po prostu. Mam nadzieję, że ludzie po prostu się też jakoś ogarną, że firmy zaczną normalnie działać. Ja wiem, że teraz nie jest to dobry moment, bo raczej zwalniają niż zatrudniają, ale na pewno przyjdzie kiedyś taki czas, że będzie ten boom i że będą potrzebowali tych pracowników. Także trzymajcie za mnie kciuki. Dajcie znać, jak wy sobie, czy jesteście też w takiej sytuacji i jak wy sobie radzicie. Czy podchodzicie do tego na luzie, czy po prostu sobie myślicie, a nie ta, to następna. No ja tak nie mogę podejść, powiem wam, że jednak gdzieś ta płynność finansowa, wiadomo, że jest ważna. Człowiek ma kredyty i różne inne zobowiązania.
i po prostu się zwyczajnie martwi. A jeżeli chodzi o martwienie, to jestem w tym mistrzem. I martwi się wszystkim, po prostu wszystkim. No zamartwiam się, nie mogę przez to właśnie spać i myślę cały czas, jak to będzie, co to będzie i kiedy wrócimy do normalności. Ja nie wiem, w ogóle chciałabym to zmienić w sobie, ale to jest takie ciężkie. Chyba mam to już od liceum, tak mi się wydaje, że zawsze nawet w szkole to miałam, może nawet od podstawówki. Zawsze wszystkim się martwiłam, po prostu wszystko gdzieś mnie tam dręczyło. Ja muszę mieć wszystko poukładane, opłacone, wiecie, we wszystkim tak mam, po prostu i z papierami, z dokumentami, wszystko muszę mieć poukładane i muszę wiedzieć, gdzie co jest. Taka moja natura, trochę taka nerwica natręstw, naprawdę czasami to przeszkadza w życiu, no a czasami jest też przydatne, bo na przykład Łukasz jest taki bardziej niepoukładany, o tak. No na pewno jeżeli chodzi o pracę, to też by się martwił, gdyby stracił, ale jeżeli chodzi o różne takie rzeczy w domu, to jest taki trzepak, Boże Święty, ile razy można by mu mówić, żeby coś zrobił, poukładał. On za chwilę zapomina i po prostu idzie dalej, nie? Ale jeżeli coś robi, tak jak na przykład kuchnię wczoraj sprzątał, to robi to bardzo dokładnie, nawet dokładnie ode mnie. Ale ogólnie to jest mega trzepak, nie? I tak się wkurzamy na siebie.